Dzień dobry, kochanie. Monia z tej strony. W dzisiejszym odcinku, który powstał specjalnie dla Ciebie, będziemy sobie rozmawiać o tym rozstaniu. Może ono było. Może było wiele lat temu. I chcesz po prostu usłyszeć jakąś inną perspektywę na ten temat. Może to jest coś, co się zadziewa między Wami teraz. Może to jest coś, co się zadziewa energetycznie, że jakby w świecie fizycznym nadal żyjecie razem, nadal mieszkacie razem, natomiast doszło do rozłamu wewnętrznego i jesteście aktualnie w tej sytuacji. Tutaj nie będziemy nic przepowiadać, tutaj będziemy rozkładać na czynniki pierwsze tą sytuację. Jakie są Twoje pomysły na jej temat, jak Ty widzisz siebie w tym wszystkim, jak widzisz drugą osobę, jakie miałaś oczekiwania. I zobaczymy też drugą stronę i porównamy to wszystko, jak to wyglądało gdzieś tam z boku, z góry. Co dalej? Kim się stajesz w tym wszystkim? I na koniec będą afirmacje. Afirmacje. Dzień z afirmacją. A co? Zobaczymy, jaką dzisiaj mamy. Dobra. Kochani, proszę, jeśli jest taka chęć, piszcie mi w komentarzach, jakie chcecie czytania. To będę tak wyrzucać w tygodniu takie właśnie ogólne. No zobaczymy. A w weekendy może jakiegoś live'a bym zrobiła? Nie wiem, zastanawiam się, kochani, bo jeszcze nie jestem w stanie, tak wiecie, sobie usiąść, żeby z kimś pogadać na live'ie i w ogóle, co nie? Bo tu dziecko, tu coś, tu coś. No, natomiast myślę. Dawajcie pomysły na czytania. Dawajcie pomysły na wszystko, co chcecie na tym kanale, kochani. Czujcie się wolni do wyrażania swoich chęci. Dobrze, zacznijmy. Jakie są Twoje pomysły na temat, co się stało między Wami? Na ten temat tego, co się stało między Wami. Zobaczmy. Mamy drzwi do oświecenia. To mogło być. Twój pomysł na to jest taki, że to mogło się zacząć od czegoś, czego się dowiedziałaś na przykład, co zauważyłaś, powiedzmy. W każdym razie to już się ważyło w tobie od dłuższego czasu. Takie masz poczucie, co nie? I bo jakby patrzymy, jakie są twoje pomysły na ten temat, później jakie są jego pomysły na ten temat, a później jak to wygląda gdzieś tam z duchowego aspektu, o. Nie wiem jeszcze, jak to nazwać. Ze środka, jak to wygląda. Tak. Więc ty jakby masz takie poczucie, że już gdzieś tam kleiły ci się kawałki tej całości od dłuższego czasu. I to mogą być, a też to może być powiązane z ludźmi jakby, co nie? Z ludźmi, z głosami, z opiniami, z plotkami, jak również z zachowaniami takimi, które po prostu uważałaś, że nie będziesz musiała się z nimi mierzyć, z kimś, kogo bardzo kochasz, z kimś najbliższym, a mimo wszystko musiałaś się mierzyć z tymi zachowaniami. To były takie zachowania, takie, że ciebie to po prostu godziło w serce, że do obcego człowieka byś się tak nie zachowała, a co dopiero do kogoś, kogo teoretycznie kochasz, co nie? Dobra. Więc to był twój pomysł na ten temat. Teraz zobaczmy, jaki jest jego pomysł na ten temat. Odeszła. Odwróciła się
i odeszła. No patrzcie ją, ja ją tak kocham, ja jestem taki za nią, ja taki dla niej. A ona wzięła i odeszła. O, taki jest pomysł jego. Jak również dla innych może być mieć również taki pomysł, że ktoś nowy się pojawił w twoim życiu. Tak sobie może tłumaczyć, że pewnie ktoś nowy, ktoś lepszy, nowszy model. Dobra. A teraz zobaczmy. Teraz zobaczmy. No. Jak to wyglądało ze środka? To był sztorm między wami obopólny, który on nie był niespodziewany. Można powiedzieć, że on był prognozowany, ten sztorm. To jest takie zniszczenie tego, co nie służy, pozbycie się tego, co nie służy z twojego życia. Natomiast, żeby się od tego uwolnić, najpierw to musi wyjść na powierzchnię. Nawet te takie najgorsze rzeczy muszą wyjść na powierzchnię. Co nie? I proszę bardzo. To był taki życiowy, duchowy, mentalny, fizyczny też kop od życia, żebyś zaczęła na nowo marzyć, żebyś zaczęła na nowo chcieć, żebyś znowu poczuła się młodo, bo może już za bardzo się osadzałaś w jakimś myśleniu o sobie, w jakimś podejściu do życia, co nie? A to nie o to chodzi. A to nie o to chodzi. No i z drugiej strony mamy tutaj też do czynienia z niedojrzałością emocjonalną z którejś strony. I to jest właśnie takie zachowanie, po czym poznać? No masz wrażenie, że z dzieckiem gadasz. To po tym poznasz. W sensie, jakby ja nie mówię nic nowego. To jest do tych, którzy jakby mają takie, wiem o co chodzi, wiem, przeżyłam. I tu sobie jakby wiesz. Potwierdzamy. Nic nowego nie tworzyły, bo to nie o to chodzi. Karty ci nic nowego nie stworzą, tylko twoja głowa może ci coś stworzyć. Co nie? Czuję się tak w ogóle jakoś tak wewnętrznie niekomfortowo przy tym czytaniu. Mam wrażenie, że jest i swędzi mnie szyja. Mam wrażenie, że dużo jest takich niedomówień. Dużo jest takiego gimnastykowania się w tym wszystkim. Z jednej strony takie trzymanie iluzji jest bardziej męczące, niszczące niż ta ciężka, bolesna prawda. Ona wcale nie jest ciężka i bolesna, co nie? Tylko jedna osoba może się zastanawiać, dlaczego tak ciężko jest szczerze porozmawiać. A druga osoba ma takie, no o co jej chodzi? Ja nie wiem, o co jej chodzi. I ten dysonans po prostu. Ten totalny dysonans. Dobra. Zobaczmy. To były wasze pomysły na to rozstanie. Teraz jak ty widzisz teraz siebie w całej tej sytuacji? Jest dobrze, co nie? Zmiana jest dobra. Robisz coś nowego, robisz coś dla siebie. Porządkujesz priorytety na nowo. Chociaż przychodzą momenty, kiedy chciałabyś się czuć zrozumiana przez tą osobę, bo masz wrażenie, że brakuje tego po prostu, że to jest jeden element i że on wcale nie jest aż taki trudny do zdobycia, że to jest chęć bycia otwartym na dialog. Niestety na ten moment nieosiągalna i to cię czasami może smucić, wiesz? Dobra. Jak on ciebie widzi, zobaczmy. On ciebie widzi, kochanie, jako swoją drugą połówkę. Tu nawet nie ma co dużo gadać. Myśli o tobie, fantazjuje. Rozmyśla. Przejeżdża ci koło domu, jak ma taką możliwość, jak tak już wcześniej robił na przykład. Dobra, jak widzisz jego? Wziął się za siebie, pracuje nad sobą, robi coś, no coś. Nie jest beznadziejnie. I ty coś robisz, i on coś robi.
nie masz jakichś tam ekstremalnych założeń na jego temat na ten moment, w tej całej sytuacji. Good for you. Good for you. Jak on siebie widzi, zobaczmy. On siebie widzi jako pełnego uczuć i pełnego emocji. I och, wzięła moje serce i ścisnęła je za jaja. O, ja nie mogę. Dobra. Jakie macie oczekiwania na ten moment wobec tej sytuacji? Zobaczmy. Ty, kochana, już nie masz żadnych. Ja tutaj czuję piękną energię z tego wszystkiego i super, i you go girl. I naprawdę tak trzeba żyć. Ja robię swoje, ja wiem, że jestem zajebista. Nie dam się podkopać znowu. Nie dam się znowu zniżyć. Ja nie wracam już do tego miejsca. Ja wiem, czym to pachnie, ja wiem, czym to się kończy. Ja w tym nie biorę udziału. To, w czym ja teraz biorę udział, to tworzenie zajebistego życia dla siebie. Koniec użalania się nad sobą, bo o co chodzi? Zabieram swoją energię, poświęcam ją na siebie. Pięknie. Gratulacje, skarbie. Tak się tworzy rzeczy na tej planecie. Jakie są jego oczekiwania? On już czeka, niech to się skończy, niech to się zmieni i niech przyjdzie coś nowego, bo on już się po prostu, jemu już zaczyna brakować tlenu i on już ma takie, dobra, to już mnie dobicie, bo ja muszę, ja już po prostu chcę zasnąć, obudzić się, niech będzie nowy dzień i ta sytuacja niech będzie jakakolwiek inna. Dobra. To były wasze oczekiwania wobec tej sytuacji. I dalej. Co dalej? Co dalej? Czego się spodziewać? Ty, kochana, będziesz analizując sytuację i w ogóle podchodząc do życia w sposób, w jaki podchodzisz, czyli że aktywnie działasz, już nie siedzisz, już się nie użalasz, już nie rozmyślasz, nie. Wiadomo, że czasem się to zdarza, natomiast nie jest już to główna część programu. I ty za każdym razem, jak będziesz trzymać karty blisko swojej piersi i będziesz jakby skupiać się na swoim wewnętrznym świecie, będziesz dostawiać informacje z lewej, z prawej, z góry, z dołu. I nawet ta osoba ci się ukaże w pełnej rozciągłości, także możesz się wyluzować. Jeśli na przykład sprzeczka ma się w tym, że słuchaj, zauważyłam to, to i tamto. Ja? Nie. W życiu znowu wymyślasz, znowu to samo. Ty masz problem ze sobą, to ty masz problem ze sobą. I tak, i czasami wychodzi, czasami my mamy problem ze sobą, a czasami zauważyłaś naprawdę niefajne zachowanie, chciałaś na przykład je przedyskutować, a on ci takim, wiesz, kulką z błota w ryj, co nie? Że co, że to ty? I w ogóle i widzisz, że nie chce rozmawiać, że cię atakuje, że biega po pokoju. Unika jakby otwartej, szczerej konwersacji, bo z jednej strony nie ma szczerości, więc jakby szczerość ze szczerością by się spotkała, szczerość z nieszczerością będą się gonić. Uciekać. Co dalej? To jest właśnie to serduszko. Serduszko zakuje czasami z żalu, że dlaczego to tak wygląda i że czym ja sobie zasłużyłam. Natomiast to są takie chwile. To też zależy od różnych sytuacji i miejsc w życiu, w których my się znajdujemy. Może ty też masz dużo, nie wiem, może jakiegoś stresu ostatnio, może jesteś dużo rzeczy robisz, może jesteś zmęczona, spięta, napięta i to się wszystko tak zbiera, natomiast ty to masz pod kontrolą, świetnie ci wszystko idzie i po prostu rób swoje. Jak ci jest ciężko, spisz sobie to w pamiętniku, napisz opowiadanie, napisz coś, ono ma tutaj takie ładne pióro, swoją prawdę, może chcesz podnapisać swoją prawdę, zrób to, co czujesz, natomiast
Nie ma się, ja się o ciebie nie martwię. Tutaj jakichś wielkich rad życiowych ci nawet nie trzeba sprzedawać, bo ty masz się dobrze, ty jesteś w tej energii, że ty wiesz, kim jesteś. Nie jesteś uzależniona od niego emocjonalnie. Natomiast nie oznacza to, że no nie ma smutku po takim, wiesz, po takiej chujozie, za przeproszeniem, co nie? Czasem będzie, to jest normalne. Natomiast on w tej postaci, w jakiej ty go czujesz w danym momencie, że on cię zasmuca, że on jest, to on tylko raz tak będzie. I za chwilę on przyjdzie, będzie troszkę inny i krótszy i łatwiejszy. I o, już znam to uczucie. Po prostu nie uciekaj od tego, co czujesz. Nie będziesz się tego bać, nie będziesz jakby, wiesz, kiedy czujesz smutek, usiądź, poczuj go, czym jest ten smutek. I wiesz, że jak zaczniesz w sumie tak, no dobra, no pokaż się, czym jesteś, smutku, strachu, żalu, zazdrości, tęsknoto, one zaczynają się rozmywać w momencie, kiedy stawiasz im czoła, bo ty jesteś potężnym światłem i tam, gdzie skupiasz swoją świetlistą uwagę, taki piękny ptaszek tu się przysiadł. Siemanko. Na gałęzi. Tak, i to, na czym skupiasz swoje światło, się rozwiązuje po prostu, więc nie bój się swoich emocji, nie uciekaj od swoich emocji. Jak ją czujesz, widzisz, to jest właśnie to, jaką krzywdę robi psychoterapia w niektórych częściach, bo ona ewoluuje oczywiście. To nie jest tak, że ktoś komuś chciał krzywdę zrobić. No i wiecie, też żyjemy na ziemi. Tutaj się dziwne rzeczy dzieją. Bo to jest takie, wiesz, jak czujesz tą emocję, to idź do tych kroków. Zrób te kroki. Idź do tego mechanizmu. Wiesz, od razu wrzucamy w to głowę, co nie? Rób ten mechanizm. Musisz zająć czymś głowę, żeby tego nie czuć. A te emocje się piętrzą i piętrzą. I potem deprecha nie wiadomo skąd, terapia latami, nie działa, leki i milion różnych rzeczy, nie wiadomo o co chodzi, a to jest ciągły maraton, który ty zapierdzielasz, uciekając przed emocjami. Bo a tam nic nie ma po tej drugiej stronie strachu, także ty się go nie bój. Nawet jak masz strach, to takie okej. Okay. Pokaż. Ze strachem jest ciężko, bo nas często odcina i my zapominamy w strachu, że jesteśmy tymi świetlistymi istotami, co nie? No ale to jest bycie człowiekiem. Jesteśmy, wiesz, i do tego przystosowani, do życia w jasności i w ciemności, co nie? No, głęboko, głęboko się zrobiło. Co ja tam, takie sobie chaotyczne porobiłam te notatki, że patrzę na nie i ja nie wiem, co ja czytam. Dobra, kim się teraz stajesz, skarbie, przy tym wszystkim? Rozmawialiśmy o emocjach. Proszę bardzo, to jest karta, która mówi o emocjach. Mówi o tych emocjach, gdy masz wielkie serce i nostalgia i tęsknota, one ci towarzyszą od dziecka, powiedzmy, co nie? Że ty w wieku 7 lat siedziałaś pod drzewem, miałaś takie, ach, jak się życie szybko zmienia, jutro 8 urodziny, ach. Jak to szybko płynie. Niedawno jeszcze ciągnęłam smoczka. Tak, ty robisz coś dla siebie dobrego. Coś dla siebie, coś co. Wiesz co, uleczasz swoje bóle z przeszłości. Uleczasz swoje bóle z dzieciństwa. Takie traumy bardzo głębokie, że ludzie czasami całymi życiami do nich nie dochodzą. I ty to uleczasz, i tobie dlatego była potrzebna ta sytuacja. Ona troszeczkę, wiesz, muł na dnie tak zruszyła. To było potrzebne, wiesz, żeby on się mógł wydostać stamtąd. Także gratulacje, kochanie. Wychodzisz z mentalnego więzienia. Wychodzisz z błędnych pomysłów na swój temat, bo ty nie jesteś tą osobą. Dlatego może tak bardzo cię zabolało, że ktoś postawił cię jako tą osobę, powiedział, że jesteś tą osobą, znowu mnie manipulujesz emocjonalnie, znowu to, znowu tamto, to masz takie, posłuchaj mnie, ciulu malinowy, bo mówię coś do ciebie, mówię, co mnie zabolało, dlaczego my nie możemy porozmawiać, pytam się, bo nie ma z kim. I on ci coś mówi o tobie i ty myślisz, że to jest reasonable person, że to jest inteligentny facet, więc słuchasz, co on do ciebie mówi. Ale czy on w tamtym momencie był reasonable? Czy on mówił rzeczy, żeby
nie stracić twarzy, bo on może za wszelką cenę całe życie walczy o to, żeby mieć tą twarz, tą reputację, żeby ją zachować. Ja jestem pewna, że nie jest po prostu świadom tego, co robi, bo te emocje po dwóch stronach, te emocje po dwóch stronach, wiesz, to się bierze z tego intensywności połączenia, co nie, i czy one są pozytywne, czy negatywne, natomiast oddziaływanie, intensywność. Kim się stajesz, skarbie? Przede wszystkim spokój wewnętrzny uzyskujesz, wiesz, kim jesteś, masz taką pewność, stoisz pewnie na... Pewnie stoisz w życiu, wiesz, na swoich dwóch pięknych stópciach i jakby ufasz swojej intuicji, wiesz, że twoja intuicja cię nigdy nie zawiedzie i ona też bardzo dobrze z tobą pracuje na zasadzie, że kiedyś może faktycznie bardzo ciężko i boleśnie przeżywałaś te sercowe patataje. Natomiast teraz twoja intuicja podpowiada ci, jak możesz zutylizować swoją energię w pozytywny, korzystny dla siebie sposób. No i super, no i fajnie, i próbuj tego. Rób dobre rzeczy dla siebie. Jakby spędzaj swoją energię na siebie. Wydawaj. No ale to, co wydasz na siebie, zawsze wraca, co nie? O właśnie. Bo teraz patrzę sobie, ostatni punkt programu to jest afirmacja. I co powiedziałam? To, co spędzasz na siebie, to, co wydajesz, to, co inwestujesz w siebie, zawsze ci się zwróci. To, co w siebie inwestuję, zawsze mi się zwróci. I to z nadwyżką. To jest jedna afirmacja. To jest piękna afirmacja. Dlaczego nie? Wszystkie rzeczy, które inwestuję w siebie, zwracają mi się po 1000-kroć, milionokroć. Możesz przerobić sobie tą afirmację, jak tylko chcesz, tak, żeby tobie siadła. Jakie jeszcze afirmacje na dzisiaj? Potrafię odróżnić głos, ego od serca. Ego będzie podpowiadać rzeczy, które będą cię agitować. Będziesz tak wewnętrznie podskakiwać, tak, och, to mi zrobił, och, to mogłam powiedzieć, och, to się wydarzyło, och, ta sytuacja. Serce będzie takie spokojnie, easy. Pozwól rzeczy przejść, pozwól procesowi się wydarzyć. Daj temu, daj chwilę, poczekaj, weź oddech. Daj sobie spokój, pamiętaj o sobie. Pamiętam o sobie, daj sobie spokój, odpuszczam. Potrafię odróżnić ego, potrafię odróżnić podszepty ego od szeptów mojego serca. Nie daję się negatywnym myślom, albo nie jestem więźniem swoich myśli. Jestem wolna emocjonalnie od swoich myśli, bo moja głowa będzie mi podpowiadać różne rzeczy. Różne. I nie wszystkie mi się podobają, które ja myślę. Natomiast ja wiem, że to są moje programy, jakieś rzeczy, którymi nasiąknęłam. To jest energia na ziemi. To jest wszystko po prostu, co się składa na to. To jest to całe życie, jakby czym była programowana moja głowa na temat relacji. To są te zmiany, przez które przechodzę. Natomiast ja wiem, że wszystko jest dobrze. Więc nie jestem więźniem swoich myśli, bo pamiętam o tym, że jakie by te myśli nie były, to wszystko będzie dobrze. I wszystko jest dobrze, wszystko już jest dobrze, bo wszystko się dzieje dla mnie. Proszę bardzo, następna afirmacja. Wszystko dzieje się dla mnie. Wszystko dzieje się dla mnie. Bo nawet jak coś pozornie wydaje się, no tego to ja nie chciałam. Poczekaj. Bo może patrzysz nie z tej strony, może podchodzisz nie z tej strony, może jeszcze emocje nie opadły, wiesz? Może jakaś zadra tam siedzi. Bo jak zadasz pytanie, co jest w tym dla mnie? Tak szczerze, że ja chcę wiedzieć, ja chcę zobaczyć, no pokaż mi życie, co jest w tym dla mnie. Ja jestem na 1000000% pewna, że ty dostaniesz odpowiedź w ten czy inny sposób. Będziesz wiedzieć, co jest w tym dla ciebie.
bo zawsze coś jest, bo wszystko dzieje się dla ciebie i wszystko dzieje się dla mnie. Ok, jaka jeszcze afirmacja? Spokój. Spokój, spokój, spokój. Czy ta racja moja jest warta mojego spokoju? Wątpię. Nic nie jest warte twojego spokoju. Czy ta sprzeczka jest warta mojego spokoju? Wątpię. Czy to, żeby mu teraz powiedzieć, co ja o tym myślę, jest warte mojego spokoju, bo wiem, że może go to ruszyć? Nie jest, bo twój spokój jest, kochani, bezcenny. Mój spokój jest bezcenny. I to jest mój spokój. Cenię swój spokój. Zadaj sobie to pytanie. Czy coś jest warte twojego spokoju? Bo jak ty jesteś skarbem, bo to nie jest tak, że o, jestem sobie spokojna, fajnie, chmurki płyną po niebie, zajebiście, kręcę się razem z ziemią. Ty jak jesteś spokojna, twoja energia płynie w sposób, wiesz, taki dobry, w sensie dobry, to nie jest dobry. Ona tworzy dla ciebie rzeczy, które ty chcesz. Bez wysiłku. To jest właśnie ten moment, kiedy rzeczy dla ciebie się dzieją bez wysiłku, jak ty jesteś spokojna, więc jak i to jest bardzo mocno połączone z twoją energią stwórczą. Twój spokój jest jakby częścią jej, więc jak ktoś ci zabiera twój spokój, zabiera ci centralnie narzędzia do tworzenia swojego życia i to nie ktoś ci zabiera, ty dajesz sobie to zabrać, bo to jest decyzja. To jest decyzja. Więc ty się zastanów. Czy ja chcę oddać swój spokój za to, co ty masz mi teraz do zaoferowania? Albo czy ja chcę to, co ja dostanę w zamian za to, co ja za chwilę zrobię, oddać za... czy ja chcę oddać swój spokój za to? Co nie? Dobra, myszko. To tyle będzie. Życzę ci wszystkiego najlepszego, skarbie. To se pogadali. No. Słyszymy się w najbliższym czasie. Buźka, pa. Mua.